Proszę stać na widzę. Szanowni Państwo, bardzo mi przykro, że zawracam Wam głowę taką błahą sprawą, ale mam prośbę, abyście stanęli w roli sądu i rozstrzygnęli sprawę pewną. Otóż miesiąc temu pojawił się u nas na kanale pewien pan i napisał komentarz miesiąc temu pod tym filmem. Napisał komentarz i ponieważ sprawa ucichła przez ten miesiąc, to pan Superfakty napisał ponownie po miesiącu, kilka godzin temu, z pretensjami, że nie opublikowałem jego odpowiedzi, która w tym linku się znajduje, którą zaraz zaprezentuję. Teraz zobaczmy, co pan Superfakty napisał w pierwszym swoim komentarzu. Otóż nie odległość Słońca od chmury wpływa na te zjawiska, tylko wielkość i wysokość chmury nad Ziemią decyduje, czy odblask pojawi się na wodzie. Chodzi oczywiście o to zjawisko, tak? Mówiłem, że pod tamtym filmem pan Superfakty się pojawił, gdzie eksperymentowaliśmy właśnie z tym zjawiskiem. No i pan Superfakty twierdził, że brak odblasku na wodzie oznacza, że chmura na ten obszar rzuca swój cień. Pan Superfakty pod spodem jeszcze napisał inną rzecz odnośnie księżyca, ale to pomijemy, bo jest kompletnie durne, więc darujmy sobie. Wiem, że to już zrobiło się nudne, ale przyjrzyjmy się jeszcze raz i zastanówmy się, niech wysoki sąd się zastanowi, jak by to miało działać, w jaki sposób chmura rzuca cień i odcina ten blask słońca i księżyca na wodzie. Jeszcze raz zacytujmy pana Superfakty. Nie odległość Słońca od chmury wpływa na to zjawisko, tylko wielkość i wysokość chmury nad Ziemią decyduje, czy odblask pojawi się na wodzie, ponieważ brak odblasku na wodzie oznacza, że chmura na ten obszar rzuca swój cień. Jeżeli tak, to zrobienie modelu takiego zjawiska byłoby banalnie proste, więc dlaczego pan Superfakty nie zrobił tego modelu? Prosiłem z pana Superfakty, żeby udowodnił swoją tezę. No i jedyny dowód, jaki od niego otrzymałem, to zaraz go pokażę. Jeżeli rzeczywiście jest tak, jak twierdzi pan Superfakty, że to chmura rzuca cień i dlatego nie widać smugi, to pokazanie tego na modelu heliocentrycznym z odległym Słońcem o 150 milionów kilometrów powinno być banalnie łatwe, tak? I w ten sposób bez problemu pan Superfakty mógłby obronić swoją tezę. Proszę spojrzeć, co się tutaj dzieje na tych obrazkach. Tam, gdzie Słońce jest zasłonięte przez chmurę, nadal na wodzie widzimy smugę, dużo bardzo przygaszoną, ale widoczną. Gdyby to był cień chmury, tej przygaszonej smugi nie byłoby widać. Tak więc niech wysoki sąd się dobrze przyjrzy i państwo ławnicy i pomyśli, bo trzeba będzie wydać wyrok, proszę państwa, proszę wysokiego sądu. Pan Superfakty twierdzi, że chmura rzuca cień. Natomiast NJK twierdzi, że chmura jest tuż przy Słońcu i Księżycu, dlatego występuje takie zjawisko. Dowody w tej sprawie są na kanale NJK. Każdy je zna. Tralala. Tak? Mamy dowody poboczne, bezpośrednie, przeróżne. Według pana Superfakty chmura rzuca cień i dlatego nie widać smugi na wodzie. Proszę wysokiego sądu, żeby sąd pomyślał, jak by to miało działać w tym układzie. W jaki sposób tutaj chmura rzuca cień, słońca wystaje kawałek, chmura, w jaki sposób chmura miałaby tutaj rzucić cień i odciąć kawałek smugi. Odległość pomiędzy Słońcem a tą chmurką to 150 milionów kilometrów. W jaki sposób chmura miałaby rzucić cień i odciąć fragmentarycznie światło Słońca? W jaki sposób mogłoby to zadziałać? Niech wysoki sąd pomyśli.
Zastanówmy się, czy takie zjawisko można odtworzyć w warunkach domowych. Czy to jest możliwe? Jak Państwo myślicie? No to zróbmy mały eksperyment. Spreparowałem mój telefon i zasłoniłem latarkę tak, żeby tylko prześwitywały tam dwie szparki sekretarki pomiędzy tą taśmą. Widzą Państwo, tak? I zaświeciłem. I oto efekt, jaki powstał. On nie jest w 100% taki sam, jak w rzeczywistości z tym oryginalnym słońcem, ale gdyby pokombinować, gdyby mieć lepsze źródło światła, a nie taką latarkę, jak moja w telefonie, to na pewno udałoby się o wiele lepszy efekt uzyskać tutaj tego eksperymentu. Tak więc Wysoki Sąd zna dowody NJK, a u Pana Superfakty dowodów Wysoki Sąd raczej nie znajdzie ani na kanale YouTube, ani na portalu fakto.pl, bardzo fajnym zresztą. I teraz przechodzimy do dowodu Pana Superfakty z tego linka. Osioł powiedział do tygrysa: trawa jest niebieska. Tygrys odpowiedział: nie, trawa jest zielona. Dyskusja rozgorzała i obaj postanowili poddać się arbitrażowi i w tym celu udali się przed oblicze lwa, króla dżungli. Jeszcze przed dotarciem na leśną polanę, gdzie lew siedział na swoim tronie, osioł zaczął krzyczeć: wasza wysokość, czy to prawda, że trawa jest niebieska? Lew odpowiedział: to prawda, trawa jest niebieska. Tygrys nie zgadza się ze mną, zaprzecza i denerwuje mnie. Proszę, ukarz go! Wtedy król oświadczył: tygrys zostanie ukarany 5 dniami milczenia. Osioł uśmiechnął się od ucha do ucha, spojrzał triumfalnie na tygrysa i poszedł zadowolony w swoją stronę. Tygrys pokornie zaakceptował swoją karę, ale zapytał lwa: wasza wysokość, dlaczego mnie ukarałeś? Przecież trawa jest zielona. Lew odpowiedział: rzeczywiście, trawa jest zielona, masz rację. Więc dlaczego mnie ukarałeś? Zapytał tygrys. To nie ma nic wspólnego z pytaniem, czy trawa jest niebieska, czy zielona. Zostałeś ukarany z innego powodu. Nie może być tak, że tak odważne i inteligentne stworzenie jak ty marnuje czas na kłótnie z osłem, a na dodatek przychodzi do mnie i zawraca mi głowę taką głupotą. Najgorszą stratą czasu jest kłótnia z głupcem i fanatykiem, który nie dba o prawdę ani rzeczywistość, a jedynie o zwycięstwo swoich przekonań i iluzji. Nigdy nie trać czasu na kłótnie, które nie mają sensu. Istnieją ludzie, którzy bez względu na to, ile dowodów i racjonalnych argumentów im przedstawimy, nie są w stanie nic zrozumieć. Jeszcze inni są zaślepieni ego, nienawiścią i urazą. A wszystko, czego chcą, to mieć rację. Kiedy ignorancja krzyczy, inteligencja milczy. Twój spokój i cisza są warte najwięcej. Oto, Wysoki Sądzie, jeden jedyny dowód, jaki zaprezentował Pan Superfakty na poparcie swojej tezy. Proszę o sprawiedliwy wyrok. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Proszę się rozejść. Pa, dzięki, pa.